27 i 28 października 2016 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży zorganizowało kolejne trzecie otwarte dni ciepłowni. Rozpoczęło je przywitanie pierwszych uczestników przez członków zarządu spółki w osobach panów Pawła Laskowskiego i Radosława Żegalskiego oraz symboliczne otwarcie bramy zakładu. Chęć obejrzenia ciepłowni miejskiej od środka wyraziła w tym roku rekordowa liczba uczestników. Z uwagi na ograniczone możliwości zapewnienia obsługi grup oraz obowiązek zachowania przepisów bezpieczeństwa, dla kilku zgłoszonych grup trzeba było przesunąć termin zwiedzania na inny dzień. Jak 27 i 28 października tego roku odbywają się dni otwarte ciepłowni miejskiej w Łomży, gdzie młodzież z łomżyńskich szkół ma okazję zwiedzić obiekt ciepłowni miejskiej. Myślę, że jest to dobra okazja, aby zwiedzić taki obiekt, ponieważ niestety w naszym regionie kraju nie ma zbyt dużo zakładów przemysłowych, a te, które prowadzą na przykład produkcję przemysłową, niestety nie mają możliwości, aby wprowadzić tam zwiedzających. Na pewno warto, aby młodzież zobaczyła, jak wygląda praca ludzi w takim obiekcie jak ciepłownia miejska, jak wygląda praca urządzeń i w ogóle co dzieje się tutaj w zakresie gospodarki komunalnej, miejskiej, w zakresie wytwarzania akurat ciepła, tak aby wszyscy mieszkańcy Łomży mieli komfort ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. W imieniu wszystkich uczniów szkół katolickich bardzo serdecznie wszystkim pracownikom dziękujemy za zaproszenie. Cieszymy się, że mogliśmy razem tutaj z Wami uczestniczyć w tym spotkaniu, że pozwoliliście nam poznać tajemnicę, jak ciepło dociera do naszych domów. Bardzo nam się wszystkim podobało, no i mam nadzieję, że za rok spotkamy się ponownie. Organizowane otwarte dni ciepłowni są okazją do bezpośredniego przekazania młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i mieszkańcom Łomży informacji związanych z procesem technologicznym wytwarzania ciepła. Dni otwarte MPEC to również akcja edukacyjna, zmierzająca do pogłębienia wiedzy na temat produkcji, przesyłu i oszczędnego zużywania ciepła. Uczestnicy mogą także zapoznać się z aspektami ekologicznymi związanymi z ciepłem sieciowym pochodzącym z MPEC-u.